Spojrzałam wtedy na swojego narzeczonego, mówię, ty jesteś gotowy? On mówi, of course, let's do it. Mówię, no to let's do it. I ja na wejściu, Iza, powyłam się tak, ale tak się popłakałam. Czy się uroczystość nie zaczęła, to już robiłam tak. Ale z tego, co wiem, to mój mąż ma żonę. Polecam, Ewa Chodakowska. Żoną jest od 2013 roku, ale wychodzenia za mąż nigdy nie miała w planach, pomimo tego, że o rękę proszona była kilkukrotnie. Co takiego się stało, że zmieniła zdanie i jaka inna polska gwiazda pomogła jej zorganizować ślub i wesele w niecały miesiąc? Między innymi o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Ewą Chodakowską. Ewa, jestem bardzo szczęśliwa, że przyjęłaś moje zaproszenie, tym bardziej, że zaproszenie Ciebie nie jest takie proste i Ty nie jesteś taką osobą, która opowiada o swoim życiu prywatnym. Starasz się to trzymać bardzo dla siebie. Wiesz co, tak, faktem jest, że oszczędnie tutaj dozuję informacje na temat mojego życia prywatnego, ale muszę przyznać, że kiedy zadzwoniłaś, zgłosiłaś się do mnie, opowiedziałaś o swoim projekcie, to gdzieś ujęło mnie to, muszę przyznać, mocno za serce i chyba fajnie, że nie jest to jakaś olbrzymia produkcja, że to jest tylko Twoje, że to jest takie personalne i ciepłe i bliskie. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jakie masz pytania dla mnie. I mam całą masę dla Ciebie. Jestem bardzo ciekawa, co znalazłaś w sieci i od czego się będziesz odbijać, bo tych informacji faktycznie jest mało, więc zżera mnie tutaj ciekawość. No to zaczynamy od początku. No przede wszystkim ja wiem, że Ty byłaś narzeczoną nieraz w swoim życiu. Wiesz co, moje poprzednie relacje to faktycznie relacje, które kończyły się, myślę, że trzykrotnie. Taką deklaracją, może mniej z mojej strony, ale bardziej ze strony partnera, że to już jest na całe życie, już jesteśmy razem, jesteśmy na pewno sobie pisani. No ale widzisz, dopiero Greg skradł moje serce na amen i jest dzisiaj ze mną po dzień dzisiejszy. Co takiego się stało, że właśnie jak on postanowił się oświadczyć, to pomyślałaś sobie, no dobra, tak. Tak, powiem tak. Pierwszy raz w życiu powiem tak, nie ucieknę. Wiesz co, partner, który jest absolutnie wyzbyty jakichś kompleksów, który daje mi przestrzeń, który jest szalenie inspirujący, który pozwala mi się rozwijać, który trzyma za mnie kciuki, kibicuje mi na każdym kroku. Partner, który buduje, partner, który jest pewny siebie. No wszystko na tak. Jezu, w Grecji, i to w Grecji, także polecam, Ewa Chodakowska. to tylko tam lecieć po faceta. Do Grecji. Wiesz, Grecy są ponoć bardzo zaborczy i bardzo tradycyjni, jeżeli chodzi o taki podział obowiązków w rodzinie, w domu. Jednak kobieta opiekuje się tym domem, opiekuje się partnerem. Z kolei mój mąż nie wychodzi z takiej bardzo tradycyjnej greckiej rodziny. To nie jest ten dom, który skupia wokół siebie całą familię. To nie jest biesiadowanie wspólne. Rodzice są dawno po rozwodzie, więc zupełnie inny klimat. Mhm. Myślę, że to nauczyło mojego męża życia w troszeczkę innej relacji i dawania sobie tej swobody na co dzień, nie śledzenia każdego ruchu, nie zadawania zbyt wielu pytań. Wiesz, związek musi się opierać na zaufaniu i myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby tworzyć wspólnie i się rozwijać. Nie podejrzewać zbyt wiele i liczyć też trochę na swoją intuicję i takie przekonanie, że idziemy razem w dobrym kierunku. I zawsze jesteś tego pewna. Wiesz co, zawsze jestem tego pewna i też tutaj niejednokrotnie słyszę, ale wiesz, bo jak jesteś taka pewna, to najczęściej to się źle kończy, co dla mnie kompletną bzdurą. Jesteśmy z partnerem 24 na dobę, pracujemy razem odkąd przyjechał za mną tutaj do Polski. Jesteśmy w Polsce 8 lat, razem jesteśmy lat 11, zatem mamy troszeczkę przygód za sobą i różnych emocji, różnych sytuacji, nasze początki w Polsce zupełnie od zera i cały czas razem. Wiesz, myślę, że taka relacja, gdzie pracujesz z partnerem i żyjesz z nim na co dzień, gdzie partner jest twoim partnerem biznesowym i mężem, i kochankiem, i bratem, i kumplem najlepszym, wiesz, takie integralne stworzenie
wymarzonej postaci, mogłabym powiedzieć, to jest... To dla wielu jest trudne i niezrozumiałe. Dla mnie jedyny sposób na relację, która potrafi przetrwać wszystko. Czyli on nie jest takim tradycyjnym Grekiem, a ty nie jesteś taką tradycyjną kobietą, która marzyła o ślubie, o sukni białej, o welonie. Jak ty wszystko wiesz. Widzisz? No dobrze, dobrze. Wiesz co, faktycznie nie jestem tą kobietą, która od najmłodszych lat ubierała lalki w suknie ślubne i w welony i nie czekałam na rycerza, który mnie będzie ratował. Nie było mowy o karocach i białych koniach. I myślę, że to też ujęło mojego męża, bo ja zawsze chciałam być bardzo niezależna, chciałam tworzyć niezależnie, chciałam się rozwijać niezależnie. Jemu to bardzo imponowało, że nie jestem kobietą, która czeka na jego decyzję i liczy cały czas tylko i wyłącznie na jego krok i pierwszy jego krok. Jeżeli chodzi o sam ślub, to mnie się nigdy nie spieszyło do deklaracji na całe życie. Tutaj nasz okres narzeczeństwa trwałby pewnie długo dłużej, gdyby nie sytuacja jednej z moich podopiecznych, jednej z dziewczyn, która trenowała ze mną, która jeździła na różnego rodzaju organizowane przez nas warsztaty, fizjoterapeutka, na którą spadł samobójca z 10 piętra, połamał jej kręgosłup, przeżyła. Ja byłam jedną z pierwszych osób, która pojechała do niej do szpitala. Byłam też osobą, która współtworzyła dla niej fundację po to, żeby jej pomóc w tym najcięższym okresie po wypadku. I to był moment, kiedy Asia Przetakiewicz złapała się ze mną i zaproponowała mi udział w jej pokazie mody. Obiecała mi wtedy, że wszystkie suknie, które pójdą w wybiegu, ona przekaże na aukcję i pieniądze z tej aukcji zostaną przeznaczone na fundację dla Beaty. I warunkiem było to, że ja pójdę w tym pokazie, oh my gosh, no właśnie, w sukni ślubnej. Ja mówię, Aśka, nie ma w ogóle mowy, nie ma mowy, za chwilę wylatujemy do Grecji, nie ma czasu na śluby, my jesteśmy w biegu, projekt goni projekt. To był ten czas, kiedy wskoczyliśmy na nasze najwyższe obroty i to było takie apogeum, jeżeli chodzi o nasze moce przerobowe i nie było po prostu miejsca na dodatkowe ruchy. I Aśka mówi, słuchaj, nie martw się nic, ja to wszystko biorę na siebie, wszystko organizujemy, daj mi miesiąc czasu, wszystko będzie gotowe. I my wyjechaliśmy na miesiąc do Grecji, wróciliśmy z Grecji i faktycznie wszystko było gotowe. Poczekaj, ty po prostu... Co? Kropka. Totalnie całą organizację ślubu powierzyłaś w ręce Joanny. Tak, że wiesz co, to było trochę też spełnienie mojego marzenia, bo ja nigdy nie chciałam się tym zajmować. To zawsze budziło jakieś niepotrzebne dodatkowe emocje i stres i obawy i świadomość tego, że trzeba wybierać każdy jeden szczegół. Zupełnie nie moja bajka, żeby kwiatki pasowały do, nie wiem, do zastawy, a żeby tutaj tak sukienka leżała, a nie inaczej, żeby bukiety, wiesz, to zaproszenia i tego typu wszystkie podobne. Dlatego ja byłam zawsze taką osobą, która z ogromnym dystansem do tego podchodzi, nie spieszy się. I tak na dobrą sprawę nie zaprząta sobie tym głowy. Więc ten moment, kiedy Asia staje przede mną i rzuca taką propozycję, to był ten moment, kiedy byłam z moim wtedy narzeczonym w narzeczeństwie pewnie ponad 2 lata może? Więc to był ten moment, kiedy jasna sprawa, to był dobry moment, to już był ten moment. Więc ona, wiesz, stanęła przed nami i mówi, dobra, to bierzecie ślub. Więc spojrzałam wtedy na swojego narzeczonego, mówię, ty jesteś gotowy? On mówi, of course, let's do it. Mówię, no to let's do it. Czyli to... po prostu była Wam potrzebna taka osoba, która Was totalnie zmobilizowała do tego? Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze długo... Długo szukalibyśmy konkretnego terminu. Odkładalibyśmy decyzję. Odkładalibyśmy to cały czas gdzieś na później. Także Aśka była dla nas takim zbawieniem. Przekomiczne były te przygotowania, bo tych przygotowań praktycznie w ogóle nie było. Kwestia tutaj tylko sukienki. No to jedyną rzeczą, w której faktycznie uczestniczyłam, tak żeby być, no to sukienka i przymiarki. Mój mąż zajął się tortem, tort musiał być czekoladowy i musiał być zamówiony z konkretnego miejsca, więc zrobiliśmy te dwie rzeczy. No ja słyszałam, no bo ty jednak słyniesz z tych diet, a ja słyszałam, że zamówienie na wesele było takie, dekoracje waniliowe, tort czekoladowy. Naprawdę tak słyszałaś? Tak. Wow, wiesz co, powiem ci szczerze, no to mnie teraz zaskoczyłaś.
pewnie tak było, bo ja chciałam, żeby wszystko było w jasnych kolorach, w bieli, minimal, czysto, tak bardzo, bardzo estetycznie, a tak, tort musiał być czekoladowy. Jesteśmy wielkimi fanami z moim mężem czekolady, nie boimy się mówić o tym na głos. To świetnie komponuje się z regularnymi treningami, przy takiej aktywności można śmiało dozować sobie czekoladę. No właśnie, chyba tylko przy takiej aktywności można sobie dozować czekoladę. Ewa, rozumiem, że miałaś do Joanny tak ogromne zaufanie, że po prostu z wolną głową wyjechałaś na miesiąc i mogłaś sobie pozwolić na to, że nie interesowało Cię absolutnie nic? Nic, kompletnie. Uwierz mi, nie było jednego pytania i jednej odpowiedzi. Nie wybrałaś miejsca? Ja chciałam przyjechać na gotowe. Nie, ja dostałam tylko po prostu już taką propozycję gotową, w której niczego nie zmieniłam. Niczego nie zmieniłam. Mówię zupełnie serio. Jedyne, o czym zapomniałyśmy, o czym zapomniały osoby, które przygotowywały całe przyjęcie i zajmowały się tym szczególnym dniem, nie miałam bukietu do ślubu. O nie! Więc zakładam, że standardowo panny młode mają bukiet, byłyby tak bardzo faktem przejęte, że nie ma bukietu. Ja nawet nie wiedziałam, że jest taka jakaś szczególna potrzeba. Miałam dwie ręce wolne, wspaniale mogłam mojego męża objąć, przytulić się do niego. Ale poczekaj, miałam ten super komfort. Wam nie powiedziała, że nie, zamówiłyście, kwiaty, nie wiem, milion kwiatów, a bukietu dla panny młodej, kwiaty nie ma? Były na stole, kwiaty były wszędzie, były też fanfary z kwiatów, te takie, wiesz, wystrzelone w kosmos, aha, płatki róż, które opadały na nas w momencie, kiedy podjechaliśmy już pod restaurację. Natomiast bukietu do ślubu nie miałam. Pamiętam, że jedna z osób, jedna z gości podbiegła do mnie i mówi, gdzie jest twój bukiet? Mówię, jaki bukiet? No bukiet, przecież panna młoda musi iść z bukietem. Ja mówię, no to będę tą taką nietypową panną młodą. Idę bez bukietu. Ona chciała mi wtedy dać kwiaty, które przygotowała dla mnie jako prezent, ale zrezygnowałam z tego, tak jak mówię, byłam przytulona i wtulona w męża i to też było takie fajne i inne. Pasowało ci to, że byłaś nietypową panną młodą, bo tak miało być od samego początku. Chyba tak. Wiesz co, myślę, że to było mi bardzo na rękę, że nie jest wszystko dopięte tak idealnie na ostatni guzik. Ja miałam do tego ogromny, ogromny dystans. Wychodzę z założenia, że sytuacje w naszym życiu, które się pojawiają, które nas stresują, na które nie mamy wpływu, powinniśmy ten stres minimalizować. Z drobnych rzeczy nie robić problemów, nie wyolbrzymiać czegoś, co nie jest tego warte. Zatem miałam potężnie wielki dystans do tego dnia, jeżeli chodzi o organizację. Wiedziałam, że wszystko jest zaklepane, wszystko jest ready. Ja mam się tylko po prostu pojawić i dobrze bawić. I dobrze wyglądać. To, jak wyglądałam, słuchaj, to jest dość szczególny temat, bo ja wchodząc do kościoła, usłyszałam śpiew chóru, młode, anielskie, dźwięczne głosy, które totalnie mnie rozwaliły. Nie wiem, cóż to był za chór. Braliśmy ślub w kościele ojców dominikanów. Przepiękny kościół, przepiękne mury i też taki klimat bardzo minimal, tylko te jasne, białe kwiaty i ten chór anielski. I ja na wejściu, Iza, powyłam się tak, ale tak się popłakałam, że jak już podeszłam do tego ołtarza, jeszcze się uroczystość nie zaczęła, to już robiłam tak, wiesz, tutaj tak, trzy kreski rozmytego makijażu. Ja tak wyglądałam przez cały swój nasza ślub. Nasza silna Ewa totalnie się rozjechała. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że to jest naprawdę mocny dzień. Że tutaj naprawdę towarzyszą temu prawdziwe emocje i ja już tutaj nie będę, nie jestem w stanie, wiesz, zdystansować się do tego. Więc moment, kiedy wchodzę do kościoła, otrzymuję informację, że nie mam bukietu i mówię, wiesz, na to takie pi, okej, nie ma bukietu, whatever. Będę mogła operować dłońmi, ale moment, kiedy przekraczam tylko próg kościoła i słyszę, wiesz, te anielskie głosy, totalnie się rozsypałam. Mój mąż wzruszony, łzy w oczach, to było bardzo nasze. Ja miałam wrażenie, że nikogo poza nami w kościele nie było. Byliśmy tylko my, osoba, która udziela nam ślubu i Bóg. I to wszystko. I dla mnie to był tak magiczny czas. Wiesz, też później samo przyjęcie i świadomość tego, że jesteśmy tam przede wszystkim dla siebie, bo tak jak rozmawiam z różnymi osobami, które się przygotowują do ślubu i później opowiadają o tym ślubie już po fakcie, że były tak bardzo przejęte, że nie pamiętają nic z tego szczególnego dnia. A ty pamiętasz? A ja pamiętam wszystko. Pamiętam absolutnie wszystko. Pamiętam
wspaniały nastrój, atmosferę, to, że jesteśmy z mężem cały czas razem, to, że dochodzimy do wniosku, że nie zabiegamy tak bardzo szczególnie o każdego jednego gościa. Wychodzimy z założenia, że jeżeli my się będziemy dobrze bawić i osoba, która jest zaproszona i która nas bardzo kocha, też się będzie z nami dobrze bawić. Czyli nie było takiej tendencji, żeby podchodzić do każdej osoby i pytać, jak się czujemy. Się wszyscy łapaliśmy na parkiecie. Ja przy stole siedziałam pewnie... Nie zjadłam nawet obiadu. Pewnie ja siedziałam... Też nie. Ale nie mogłaś, no, czy nie miałaś czasu? Nie, no byłam zajęta, wiesz, imprezą już. Towarzystwo też było bardzo dynamiczne i bardzo energiczne i my wszyscy wskoczyliśmy bardzo szybko na takie obroty, że jest party time. Mhm. Nie było nic, co mogłoby się wiązać z jakąkolwiek weselną tradycją. Nie było zaplanowanych jakichś zabaw czy... Oczepin. Nie było. Nie rzucałam welonem, mój mąż nie rzucał muszką, ja mu muszkę gdzieś po drodze zabrałam i biegałam w tej muszce, więc taki, wiesz, był luźny klimat. Nasi znajomi powiedzieli, że to też znajomi. Następnego dnia wszyscy dzwoni, że to była najlepsza impreza, na jakiej byli. Czy mieliście na przykład błogosławieństwo od rodziców? Wiesz co? Nie, nie mieliśmy. Nie mieliśmy błogosławieństwa od rodziców. Czyli nic tradycyjnego nie mieliście. Wyprzytulali nas rodzice gdzieś około godziny 12. Wiem, że to też był taki bardzo emocjonujący moment, bo jedna z moich znajomych zaproponowała, że włączy utwór Cudownych Rodziców Mam. Mhm. Taki utwór, który jest bardzo często na weselach. Grany na weselach, mhm. Tak. I moment, kiedy usłyszałam tekst tego utworu, to też ten moment, kiedy ściskam rodziców i po prostu płaczę w niebo głosy. I mój mąż, który tekstu nie rozumie, próbuje mu ten tekst przetłumaczyć, ale on i tak już jest wzruszony. I jego mama Greczynka, której tekst muszę przetłumaczyć. Więc to był ten moment, tak, to mogę śmiało powiedzieć, że to był ten moment taki błogosławieństwa, ale on też nie był taki standardowy. Ale jestem w szoku, że ty pozwoliłaś na swoim weselu na tą piosenkę. Dlaczego? No bo ona jest właśnie tak na większości wesel, a takie wesele, które mi się z tobą no, to kojarzy, zobacz, to byłoby wesele było właśnie nic. Wyzbyte z takich kompletnie tego typu przyśpieweczek. No, można to nazwać taką przyśpiewką, a to była jedyna rzecz na przestrzeni tego całego wieczoru, która można było powiedzieć, że była taka typowo weselna, wiesz, klimat folklorowy, nie wiem, taki, wiesz, no, klimat polskiego wesela. A tak to mieliśmy jakiś band, który był z Kanady, był DJ, był Nick Sinclair, który śpiewał, tak, wiesz, clubbing typowo. Tak. Była moja świadkowa Greczynka, piosenkarka, która śpiewała no po właśnie, grecku. Bo ja muszę zapytać o tą twoją świadkową, no bo tak. To po prostu jest gwiazda. No i jak to się stało, że ona została twoją świadkową? Wiesz co, to była jedna z pierwszych osób, które trenowałam w Atenach. Spędziłyśmy na macie razem półtora roku, dzień w dzień, z wyłączeniem weekendów, bo w weekendy nie trenowałyśmy. Moment, kiedy ona, wiesz, wskakuje w absolutnie topową formę swojego życia i ta ogromna wdzięczność, ta nasza relacja. To jest moja siostra, wiesz, no, my się kochamy na zabój, jesteśmy cały czas w stałym kontakcie. I moment, kiedy przyjeżdżam do Polski, taki bunt, wiesz, teraz nie będę ćwiczyć, będę gruba i to wszystko będzie przez ciebie, zobaczę, zrobię ci teraz na złość, zaprzepaszczę całą twoją pracę, zaprzepaszczę. No i moment, kiedy podejmujemy decyzję, że bierzemy ślub, no to pierwsza osoba, którą miałam w tyle głowy, która mogłaby stanąć za mną i być częścią tego ślubu. To jest też fajne w greckiej tradycji, że osoba, która jest twoim świadkiem, świadkową, to osoba, którą włączasz do rodziny. I tutaj bez ściemy zupełnie, Grecy nie biorą za świadka, świadkową, czy za ojca chrzestnego, matkę chrzestną, osoby z rodziny, tylko biorą zawsze swoich przyjaciół, bo to jest konkretne określenie tej osoby, kubaros kubara, i to jest włączenie tej osoby do rodziny. Także moja rodzina jest teraz większa o dwie osoby, które stały za nami w kościele. Ja jeszcze właśnie o ten kościół chciałam Cię zapytać, bo Twój mąż jest Grekiem, więc po pierwsze ta Wasza ceremonia odbyła się w języku angielskim, tak? A po drugie to była taka ceremonia mieszana, bo jednak Ty jesteś katoliczką, a on jest ortodoksem. Tak, ale ortodoksi mogą przyjmować ślub katolicki i to jest zaliczone.
ponoć. Także ale... z tego co wiem, to mój mąż ma żonę. Oby. Oby, oby. Nie, żeby to była tylko, wiesz, jednostronna ceremonia, jednostronne moje I do. Jeżeli chodzi o ceremonię, ona była katolicka od początku do końca. Nie przemycaliśmy w ogóle tutaj tradycji. Czy ty musiałaś Lefterisa jakoś szczególnie namawiać na to, żeby ten ślub odbył się właśnie w kościele? Czy on nie myślał o innego rodzaju obrządku, o innym miejscu? Nie, mój mąż jest turbo wyluzowany i tutaj nie było w ogóle, wiesz, ciśnienia z jego strony. Wszedł do kościoła, wzięliśmy ślub katolicki, nie było cienia wątpliwości, zapytania z jego strony. Jakieś, wiesz, sugestii, nic kompletnie. Tylko tort, mówię ci. Ewo, a powiedz mi, czy Lefteris nie miał takiego pomysłu, żeby wasz ślub odbył się w Grecji na przykład? Nie, wiesz co, w ogóle nie. A ty nie miałeś takiego pomysłu? A ja bardzo chcę. I myślę, że na 10. rocznicę naszego ślubu weźmiemy sobie jeszcze ślub taki grecki. Czyli w 2023. To było w 2013? To było w 2013. To jest straszne, bo ja nie pamiętam daty swojego ślubu i mój mąż też nie. I też mamy do tego taki, wiesz, luz. To jak coś dzwoni do mnie. Będę do ciebie dzwonić za 10 lat, czekaj, co powiedziałaś, 2023. Tak, 2023, no to może będzie przyjęcie zaplanowane już wtedy. O, tutaj od początku do końca, mogę się tym zająć. Super, a dzień waszego ślubu to była środa, też zupełnie nietypowy dzień jak na ślub. Czy to wynikało z tego, że nie wiem, chcieliście trochę uniknąć takiego medialnego szumu, czy chcieliście mieć R? Słuchaj, poszukaj mi daty z miesiąca na miesiąc, gdzie możesz wziąć ślub w weekend. Czyli nie ma po prostu takiej możliwości. Środa to była data wybrana przez wszystkich, którzy mogli akurat nie wtedy być. Mówię tutaj o kościele, o możliwości zrobienia tej całej uroczystości, przeprowadzenia. Czyli to jej dlatego, że po prostu tak szybko nie to było, miało się odbyć. Tak, nie było innego terminu, po prostu. Mhm. No i środek tygodnia. No ale nawiązując do Joanny, rozumiem, że dała radę i wy jesteście absolutnie zadowoleni z jej organizacji. Wszystko poszło. Co więcej, wy ją nazywacie matką chrzestną waszego związku. No matką chrzestną z racji tego, bo to ona nam zorganizowała nasze, wiesz, całe przyjęcie i ślub, i kościół. Wszystko było wtedy w jej rękach. Także stanęła Asia ze swoim teamem na wysokości zadania, więc poniekąd jest matką chrzestną naszego ślubu. No i projektantką twojej sukni ślubnej. Tak, Lamania oczywiście stała za suknią ślubną, ale moment, kiedy zjawiłam się u Joasi i Asia stworzyła taką, wiesz, werbalnie wtedy wizualizację mojej sukni ślubnej i mówi tak, dekolt jeden, dekolt drugi, rozporek i sypniemy to kryształami. Ja mówię, czekaj Aśka, bo ja pójdę na golasa do tego ślubu. Ja mówię, nie mogę tak być ubrana. Ja mówię, to bardziej jestem rozebrana, ale musimy pokazać twoje ciało, przecież wiesz, ty jesteś trenerką i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, nie ma takiej mowy, Asia chciała dekolt na plecach, prawie do pośladka, dekolt z przodu prawie do pępka, wiesz, J-Lo co najmniej. I tu jeszcze rozporek, no super, myślę, że byłoby bardzo efektownie, tylko gdzie ja bym poszła w tej sukni i jakbym później miała korzystać, wiesz, na przyjęciu. I w to wszystko wkroczyła wtedy Madzia Butrym i Madzia Butrym współpracowała wtedy z domem Lamania wiele lat i Madzia tak patrzy na mnie i mówi, chyba nie czuję się do końca komfortowo z tymi wszystkimi dekoltami. Ja mówię, słuchaj, chciałabym mieć po prostu krótszą suknię z przodu, mogę pokazać nogę, ale tutaj musi być już klasycznie, na spokojnie, więc ja miałam taką też specyficzną kieckę, trochę jak, gdzie taką widziałam? Guns N' Roses, November Rain, taki utwór, gdzie ta piękna modelka z tymi kilometrowymi nogami szła do kościoła, do ołtarza. No to ona miała właśnie taką suknię z przodu krótką. Oczywiście nie mam takich długich nóg, bo ona ma 2 metry tych nóg. W każdym razie pomysł był taki, żeby odsłonić nogi, a resztę zabudować, żeby to było też takie minimal. Ale ty chyba też uwielbiasz piękne buty, więc ta suknia dała ci możliwość, żeby trochę zaszaleć sobie. Tak, wiesz co, butki były Jimmy Choo, były pięknie zdobione, ale bardzo delikatne, super wygodne, nie jakiś hiperwysoki obcas, tak żebym czuła się w nich komfortowo i tak szybko buty zdjęłam i tak tańczyłam no na stole. No właśnie chciałam zapytać, czy udało się w nich przetańczyć całą noc? Wiesz co, moment pojawił się bardzo grecki, czyli taniec na stole, więc to musiało być odhaczone. A czekaj, tłuczenie talerzy też się pojawiło? Nie,
Nie, wiesz co, z tradycji greckiej to zostało wycofane, z racji tego, że bardzo dużo wypadków było, wiesz, jakieś odpryski w bucie, w oku i tego typu podobne. No obyło się. Ale wiesz co zaczęli robić? No. Zamiast rzucania talerzami zaczęli rzucać kwiatami. I to jest przepiękna tradycja. Mhm. I te kwiaty, faktycznie rzucaliśmy kwiatami, oczywiście nie było takich ogromnych bukietów, żeby te głowy kwiatów pąki urywać i rzucać siebie nawzajem, ale te, które były, to zostały porzucane. Wy zanim przystąpiliście do ślubu kościelnego, mieliście już za sobą jeden ślub. Wiesz co, my wzięliśmy ślub cywilny osobno, bo ten pokaz mody, w którym poszłam w tej sukni ślubnej, miał się finalnie wydarzyć pomiędzy ślubem cywilnym a kościelnym. Więc ja tak byłam bardzo nastawiona tutaj, że ubiorę suknię ślubną dopiero wtedy, kiedy będę żoną. Więc... Tak bardzo bałaś się zapeszyć, że jak ubierzesz jako niemężatka, to już nie będziesz żoną. Widzisz, to jest z jednej strony taki luz, a z drugiej strony jakaś taka głupotka może w głowie, ale nie chciałam zakładać sukni ślubnej wtedy, kiedy nie byłam żoną. Nie kwestia jakiegoś, wiesz, tam pecha, czy nie wiem, co sobie wyobrażałam. Wiedziałam, że suknia ślubna wjeżdża dopiero po tym pierwszym tak. Czyli szybkie pierwsze tak w Sanoku. Szybko, tak do Sanoka raz. Przyjęcie bardzo kameralne, tylko moja najbliższa rodzina. Raptem towarzyszyło nam wtedy 10 osób. A świadkowa? Nie ma świadkowej na cywilnym, czy jest? Są świadkowie na cywilnym. Czekaj. Są. A tak, a to mogą być inni, prawda? No najwyraźniej. Tak, to jest moja siostro kochana. Pozdrawiamy siostrzyczkę. Basiu. Sorry, zapomniałam. Pewnie, że tak. No racja, przecież no, czyli za nami. Tak, czyli moja siostra i jej mąż. Czyli na ślubie cywilnym miałaś swoją siostrę, a na ślubie kościelnym miałaś swoją nową siostrę. Wszystko się zgadza. Widzisz, Iza, jak ty potrafisz mi świetnie odświeżyć pamięć, po prostu tak, ale się śmiałam teraz. Tak, no przecież... Gdzieś mi wypadło z głowy, że na cywilnym. No widzisz, ja jestem kompletnie niezorientowana kompletnie, w ślubach. Kompletnie, to tak ale jak ja w ćwiczeniach. Ale jestem ekspertki i całe szczęście. Możemy się tutaj wymienić, później będziemy rozmawiać o ćwiczeniach. To powiedz mi jeszcze tak na koniec, czego ja mogę takiej niestandardowej parze życzyć? Wiesz co, to jest ten moment, kiedy... czy właściwie to nie teraz i ten moment. Od wielu lat priorytetem dla nas, zarówno dla mnie, jak i dla mojego męża, jest zdrowie. Bardzo mamy dużą świadomość tego, jak jest ono bezcenne każdego jednego dnia. I mój mąż miał ostatnio perypetie drobne ze zdrowiem. To jest ten moment właśnie, kiedy jeżeli mówimy o życzeniach, to możemy sobie życzyć sobie nawzajem i prosić tylko o takie życzenia. Czyli zdrowia ponad wszystko, a na resztę sobie zapracujemy, zaprojektujemy, wykreujemy i to będzie zawsze nasze. No dobrze, Ewo, to właśnie tego zdrowia życzę Wam przede wszystkim, bo tak jak doskonale wiesz, jest to bezcenne i ponad wszystko. Tak. Bardzo Ci dziękuję, że opowiedziałaś dzisiaj o tym Waszym, no takim wyjątkowym, Waszym, bardzo spersonalizowanym ślubie. Znaczy ja liczę na to, że może ta historia zainspiruje kilka osób, które myślą w najbliższej przyszłości o ślubie właśnie po to, żeby zdjąć troszeczkę te emocje i stres i podejść do tego tak na luzie. Będzie dobrze. Czyli uda się to zrobić nawet w miesiąc i będzie wspaniale. Musicie tylko znać Aśkę, że takie już pozdrawiamy. Aśka, pozdrawiam z całego serca. Mua. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!